Dzień dobry, witam serdecznie. 4 lutego, czwartek. Startujemy z przeglądem technicznym. Może zaczniemy sobie dzisiaj od rynku złota i ostatnich wydarzeń właśnie na metalach szlachetnych. Tutaj rzeczą, która przede wszystkim rzuca się w oczy na złocie, jest ta zmiana sentymentu w zasadzie w pierwszym tygodniu nowego roku. Mieliśmy tutaj od początku, od lewej strony wykresu, mamy cały grudzień w zasadzie notowań. Tutaj mamy zakończenie roku. Później jeszcze te pierwsze sesje styczniowe, 2-3 sesje mieliśmy dynamiczną podbitkę, natomiast już 6 stycznia, jeszcze w pierwszym tygodniu nowego roku mamy wyraźną zmianę sentymentu. To jest ta kwestia, która przede wszystkim rzuca się w oczy na złocie tak w pierwszej chwili. No i ta realizacja zysków jest dosyć dynamiczna, bo już w drugim tygodniu osiągamy rejony praktycznie z początku grudnia i strefę 1805 dolarów za uncję złota. Poziom, do którego również w ostatnich godzinach notowania się nam zbliżają, to jest pułap wewnętrznego głębokiego mierzenia 78,6 tego swingu wzrostowego. 17 stycznia była ta pierwsza reakcja i teraz, tak jak mówię, ostatnie godziny to już jest zejście poniżej 1820, próba zejścia i utrzymania. Także już tylko około 15 dolarów tutaj brakuje nam do wypełnienia tej strefy i do rozstrzygnięcia, czy dalej kontynuacja wyprzedaży, czy jednak będzie ta strefa utrzymana i podbitka. Wydaje się, że też w pewnym sensie w konsolidacji na tym złocie wchodzimy. Jak patrzymy sobie na tę linię górnego ograniczenia, to jest pułap cenowy 1875-1873 dolary za uncję. Mamy dołek z 21 stycznia, mamy dołek z 29 stycznia, potwierdzony już taki podwójnym szczytem, natomiast raczej to dla mnie jest takie wchodzenie poniekąd w konsolidację. Teraz też liczę, że ta dolna bariera zdecydowanie zostanie utrzymana. Na tym złocie w średnim terminie na tą chwilę może warto sobie odpuścić ten handel, ewentualnie te zasięgi, jakie warto oczekiwać, na pewno będą powinny być nieco ograniczone w związku z tym przedziałem cenowym, w jakim złoto pewnie będzie się poruszało w najbliższych dniach. Idziemy dalej. Dolar jen, tutaj widzimy rozstrzygnięcie w punkcie D układu harmonicznego. Drobne reakcje się pojawiały, natomiast strefa nie została utrzymana. Silny trend wzrostowy, jaki tutaj nam się kreuje na ujku, doprowadził do tego wybicia. Nie było większej reakcji podażowej. Co na tą chwilę na dolar jenie? Do wglądu na pewno ta korekta spadkowa. Na tą chwilę jesteśmy na szczytach, natomiast ten scenariusz będziemy sobie aktualizowali o nowe wierzchołki właśnie. Cały czas sobie przesuwamy wraz z trwającym trendem wzrostowym w ostatnim czasie. Po ukształtowaniu dołka ta korekta się rozpocznie i będziemy próbowali gdzieś podłączyć się do właśnie tego trendu wzrostowego na podstawie mierzenia 1 do 1. Obecnie to jest 104,15, natomiast nie wierzę, że ten szczyt nie będzie poprawiony, więc tak jak mówię, nie ma co się przyzwyczaić do obecnego kursu na linii FS100, tylko gdzieś aktualizować sobie ten pułap wierzchołka w zależności od tego, jak to będzie się rozstrzygało. No to jest układ bardziej średnioterminowy, kilkusesyjny. Czy coś lokalnie tutaj możemy wyznaczyć? Jeszcze zobaczymy. No tak, te wzrosty są dosyć silne i nie do końca. Może nie lubię też w takim silnym trendzie na pewno szukać shortów. To zdecydowanie odpada. Nie będziemy przechodzić też na jakieś zbyt szerokie interwały, żeby szukać jakichś ograniczeń. Na razie liczę na rozegranie tej korekty w najbliższych dniach. Dobrze, lecimy dalej. Teraz kabel. Tu na kablu po 3-4 testach tej strefy 1,3750 mamy w końcu, te wpadki nam się rozpędzają. 50 przebita, natomiast na tą 50 do końca nie zwracałem uwagi. I w takiej konfiguracji mamy coraz bliżej współczynnika 61,8 FIBO.
Zobaczymy, czy na tym 61,8 będzie jakaś reakcja. Jeżeli osiągniemy ten pułap, to jest strefa cenowa 1,3570. Fajnie też wygląda kolejny współczynnik. Tutaj głęboki współczynnik wewnętrzny 786, potwierdzony tym dołkiem z 18 stycznia. Poziom cenowy 1,3517 mniej więcej. No przede wszystkim, jak to rozstrzygnąć, który dokładnie pułap rozgrywać. Myślę, że te formacje świecowe będą doskonałą odpowiedzią, na którym pułapie warto te sygnały realizować, czy te sygnały po prostu będą, tak? Myślę, że H1 spokojnie może być takim TF-em, gdzie będziemy obserwować właśnie kształty świec na kolejnych poziomach Fibonacciego, jeżeli po prostu te poziomy będą osiągane. Natomiast widzimy, że te spadki są napędzane teraz. I całkiem warto obserwować te strefy. Tak jak mówiłem wcześniej, na ujku tam była szeroka korekta 1 do 1, tak i tutaj możemy korzystać z tego mierzenia FS100, tylko z tą samą uwagą, że jesteśmy na dołkach i po prostu prawdopodobnie będziemy musieli cały czas to mierzenie opuszczać w najbliższym czasie, bo widzimy, że na zawrotkę chwilowo jeszcze się nie szykuje. Zobaczymy, jakby startujemy z sesją europejską, to może być też impulsem do jakiejś korekty wzrostowej, ale nadmieniam, że to mierzenie jak najbardziej jest w grze z tą korektą tutaj wzrostową z 2 lutego. Jeśli chodzi o DAX, mamy też tutaj rozstrzygnięcia, zanegowanie tej linii górnego ograniczenia zdecydowanie. I tak naprawdę widzimy, że DAX będzie próbował znowu pogłębiać nam nowe historyczne szczyty prawdopodobnie. Jesteśmy już bardzo blisko tego schematu. Mieliśmy tutaj wyznaczone $13,600, powiedzmy, to są te okolice. Nie, przepraszam, to mi wykresuje, mówię. Przecież w tym roku mieliśmy już nowe historyczne szczyty, gdzie mi tutaj brakowało mi tutaj notowań za nisko. Mieliśmy 14 przekroczone, to był drugi tydzień stycznia, początek drugiego tygodnia stycznia 2021, już 14,150. To są te maksima na niemieckim indeksie. I tak naprawdę co? Shorty są, uważam, bardzo ryzykowne na tą chwilę, bo widzimy kolejny popyt płynie na rynki akcyjne. Mamy tutaj tą strefę 14,130, powiedzmy tego historycznego szczytu sprzed miesiąca. Bardziej oczekiwałbym tutaj gdzieś, szukałbym gdzieś okazji na podłączenie się właśnie do kupujących, być może również z korekty 1 do 1. W takim przypadku na tą chwilę to byłaby strefa 13 690 punktów, no dosyć odległa. Zobaczymy też, jak rynek kasowy wystartuje, bo tutaj mamy rynek kasowy, więc po godzinie 9 się rozstrzygnie. Tu byśmy mieli fajne potwierdzenie w ramach biegunowości jeszcze na tej strefie 13 900. Jeżeli z dosyć pokaźną luką spadkową się otworzymy, to ta strefa jak najbardziej będzie do rozegrania do końca może dzisiejszego dnia, czy do końca tego tygodnia. I jeszcze euro USD na zakończenie. Tu również mamy FS100, natomiast jesteśmy na dołkach, więc nie będziemy się tutaj do końca na tym skupić. Interwał 4-godzinowy, zobaczmy, jak to na sesyjnym będzie widać. Tu mieliśmy target na euro USD wynikający z szerokiego mierzenia FIBO, to jest od początku listopada do zakończenia pierwszego tygodnia stycznia w zasadzie, czyli to, co było na złocie widoczne, ten odwrót sentymentu na złocie, początek spadków, to podobnie też jest na euro USD. Słabość dolara powodowała oczywiście wzrosty głównej pary walutowej, tak jak i słabość dolara też przyczyniła się w dużej mierze do wzrostów na złocie. Słaby dolar to wartość nominalna w ujęciu dolarowym złota rośnie. Po zmianie sentymentu do amerykańskiej waluty kierunek wyraźnie się zmienił. W przypadku głównej pary walutowej 61,8 fajna strefa potwierdzona silną biegunowością i współczynnikiem przede wszystkim 61,8 najsilniejszym wewnętrznym mierzeniem. Natomiast jak aktualna, no powiem, że brakuje nam tutaj około 100 pipsów, więc tak naprawdę jak na interwał sesyjny to nie jest dużo. Patrząc na zasięgi świec w ostatnim czasie, no tutaj mieliśmy powiedzmy 1 grudnia jedną taką świecę, która gdzieś mogłaby
wystarczyć do wypełnienia tej strefy w ciągu jednego dnia. Natomiast teraz raczej się nie zapowiada, tak? Bo brakuje nam około 100 pipsów, nawet trochę więcej. Więc jedna czarna, druga czarna, powiedzmy na zakończenie tygodnia, może być ta strefa osiągnięta w takim najszybszym tempie, jeżeli chodzi o euro USD i tę strefę, bardzo silną strefę popytową uważam 1,1890.